Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejną rozmowę w Przystanku Sport. Dzisiejszym moim gościem jest laureat Gdańskiego Gryfa Miesiąca i medalista Mistrzostw Europy, Bartek Bartkowski, wioślarz tym razem. Cześć Bartek. Cześć. Jesteś postawnym mężczyzną, solidny, silny, to pewnie jesteś szlakowym w swojej osadzie, tak? W której osadzie pływasz? Jedynka, dwójka, czwórka? W jedynce wiadomo, że szlakowy jest jeden, ale w kolejnych też szlakowy jest jeden, a zawsze ten głównodowodzący to jest szlakowy. Tak, masz siłę, to pewnie jesteś szlakowym, tak? A właśnie to się tak wydaje, że głównodowodzący to jest szlakowy, a zazwyczaj jest tak, że głównodowodzący jest drugi za szlakowym. Ja jestem na tej drugiej dziurze i wydaję komendy, przebieg cały wyścigu kontroluję. Mówię, kiedy mamy przyspieszyć i tak dalej, a szlakowy właśnie ma tę rolę, że od niego musi to wyjść, że szlakowy przyspiesza tempo ruchu, to my musimy to idealnie za nim zrobić, bo jak zrobimy to później, no to się cała jazda nam rozkruszy i nie rozpędzimy tak łódki, jak powinniśmy. Moją ulubioną osadą jest czwórka podwójna, jest strasznie dynamiczna, strasznie szybka, piekielnie mocna i najlepszym przykładem tego jest to, jak na Mistrzostwach Świata w tym roku wystartowaliśmy na repasażu, i który wygraliśmy, to stojąc na starcie widzieliśmy się równo z wszystkimi i wpływając na metę widzieliśmy się równo z wszystkimi. A chciałbym przypomnieć, że wyścig trwa 5 minut, 50 sekund jakoś i ma 2000 metrów, więc wpływając w niecałą sekundę w 6 osad to jest coś naprawdę niewiarygodnego. W klubie pływam na jedynce i uważam, że jest to dobra rzecz do wyluzowania się, przemyślenia wszystkiego, popracowania nad swoją techniką indywidualną i jest też strasznie wymagająca, strasznie od Ciebie dużo wymaga to, żeby jedynkę rozpędzić i złapać prawidłowy rytm. Chociaż wszystko zależy od Ciebie w takiej jedynce, ale mówisz osada czwórka podwójna. Czwórka podwójna zawsze nam się będzie kojarzyć z Adamem Korolem i z jego czwórką podwójną, która zdobywała złote medale Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Czy Wy chcecie nawiązać do sukcesów pana Adama Korola, czy raczej na razie jeszcze nie mierzycie aż tak wysoko, bo to jednak byli dominatorzy? Wydaje mi się, że na razie musimy skupić się na sezonie młodzieżowym i w momencie wejścia do seniorki, wtedy wszystkie decyzje są podejmowane, jak co dalej, czy są szanse, czy to już może nie ma sensu. Aktualnie chcemy być taką młodą siłą napędową polskiego wioślarstwa i chcemy pokazać, że też jesteśmy w grze i potrafimy coś zrobić. Powiedz, jaki masz cel na kolejny sezon, czyli teraz ten, który się zaczął, bo teraz jesteś w trakcie okresu przygotowawczego, tak? Obozy w centralnych ośrodkach sportu, być może nawet za granicą. Powiedz, jaki masz cel na ten 2023 rok? A cel jest prosty, zakwalifikować się do kadry młodzieżowej, skończyć godnie 4 lata reprezentując kadrę narodową w drużynie do lat 23. I najwyższym celem na ten sezon są Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, potem wiadomo Mistrzostwa Europy, a może już Widelec się uda zakwalifikować gdzieś do kadry seniorskiej na jakiś Puchar Świata, nikt nie wie, trzeba po prostu pracować. Tego Ci życzymy, żebyś medale przywoził, najpierw zakwalifikował się do tej kadry, a potem zdobył medale na Mistrzostwach Świata i na Pucharach Świata Seniorskich, żebyś w przyszłym roku mógł spokojnie pojechać do Paryża.